Przyszedłem tu. Zebrali mnie na przejażdżkę. Nie wiedziałem, o czym chcą ze mną rozmawiać. Zaproponowali mi układ, dzięki któremu nasza rodzina może być silniejsza. Dzięki któremu nasza rodzina może... To jest Mokot ze Stanleksa, to nie było silnego. To jest rakiet. To ten Mokotów. Znam, dzięki. Wszystkie znam. Ugrupowania na tej wyspie właśnie w taki sposób działają. W jaki? Zaproponowano nam coś bardzo cennego. W jaki sposób? Że jest jeden don, który rządzi wszystkim i wszystkimi grupami. Są inne grupy. To jak będę tu rządził wszystkim? Nikt nami nie będzie rządził. Jesteśmy rodziną Alfonso, niezależna. Nie ma nikogo nad nami. Nie jesteśmy jakimiś pachułkami. Mamy swój honor, godność. Nikt nam nie będzie mówił, co mamy robić. Może i tak to rację. Miało wyglądać. Na jakich zasadach to ma wyglądać? Zacznijmy od początku. Pamiętaj, że pieniądze nie są najważniejsze, przypominam ci. Zacznijmy od początku. Z racji tego, że Paula jest narzeczoną Michaela, powiedziała, że jesteśmy najbardziej zaufanymi ludźmi na świecie, z którymi Słyszałem. Możemy współpracować. Zaprosił mnie na to spotkanie, bo Paula powiedziała, że to mi można najbardziej ufać z całej rodziny. Słucham? Tak powiedziała. Tobie? A co ze mną? Została zapytana o jedną osobę. Zaproponowano mi, żebyśmy współpracowali. Żebyśmy byli tutaj pełnoprawną organizacją na tej wyspie. To, czego chcieliśmy, przyjeżdżając tutaj. A na tej wyspie działa to tak, że jest jeden szef i jest X organizacji, które działają z jednej strony osobno, a z drugiej strony działają pod jednym donem. Co to oznacza działanie pod kimś? Że jest jeden szef wszystkich szefów. Dostałem też to. W dupę se to psać! Świeci się, podoba ci się... Podoba ci się klamka. Ile to jest warte? 10 tysięcy? 20? 50? Nieważne. 100 tysięcy? Nieważne, ile to jest warte. To nie chodzi o cenę, tylko... O co? Poczekaj. Halo? Rozmawiam, teraz ważna sprawa. No. Dobrze. Dlaczego coś od niego wziąłeś? Zaproponował mi współpracę. Chcieliśmy być pełnoprawną organizacją na tej wyspie. Prawda? Tak to tutaj działa. Dlaczego celowałeś do mnie? Bo troszeczkę zszedłeś z tematu. Nie miałeś wyjścia? Wiedziałem, że nic ci się nie stanie. Sam zaproponowałem, żeby tak? Tobie też powiedzieć. Zapytał mnie o... A jakbym cię chwycił za łeb i bym ci łeb przetrącił? Pytał mnie o najbardziej byś... zaufaną osobę. Powiedziałem, że ty, że chcecie tutaj wdrożyć w ten temat również. Nigdy bym cię nie skrzywdził. A co jak ja bym cię skrzywdził? Będę nosił ten ciężar tego, że celowałem do ciebie do końca życia, Grandy. Ale jeżeli to ma być cena, którą musimy zapłacić za dobro rodziny... A odpowiedz mi w końcu... To jestem gotów nią ponieść. Odpowiedz mi w końcu... Dlaczego musiałeś to zrobić? Bo dalej nie wiem. Pamiętasz jak Luca Luciano zaprzysiężał każdego? Pamiętasz jak wczoraj celowano w głowę April? Pamiętasz to? Ale to nie było zaprzysiężenie, a ja wciąż jestem donem. Donem nie tej wiedziałem. Rodziny. Nie wiedziałem, że to nie jest zaprzysiężenie. Jakie zaprzysiężenie? Nikt mnie nie zmusi do żadnej przysięgi. Póki ja tego nie będę chciał. Nikt. To ja muszę tego chcieć. A ty zachowałeś się, jakbyś byś był z nim. Przypomnę ci. Celują osoby z rodziny.
do osoby, która jest spoza rodziny. Widzisz analogię? Widzę. A to my byliśmy z rodziny. Przy osobie z innej rodziny. Nie myślałeś o tym, żeby się... Co? Nie wiem. Co powiedziałeś im na to? Na co? Na to, że kazali ci celować do mnie. Stałeś tam. Na pewno ci mówili wcześniej, że będziesz do mnie celował. Nie mówili. A co jak ci powiedziałem, żebyś opuścił broń? Co zrobiłeś? Dlaczego nie opuściłeś broni? Nie wiedziałem, co robić. Lepiej było celować. Miałem nadzieję, że mi wybaczysz. Nie wiem czemu, czemu nie wolałeś pójść w drugim kierunku i zaryzykować w drugim kierunku. Wiesz, jakby się to skończyło? Jak? Wszystkie ugrupowania by się zwróciły przeciwko nam. Zginęlibyśmy. Nie, uważam, że Pola by mu wytłumaczyła, że nie możesz... On doskonale wie, jak to działa. Nie możesz do mnie celować. Krędy, on doskonale wie, jak to działa. To jest osoba, którą dopiero poznałeś i ja ci ją przedstawiłem. Ale wiem, kim jest doskonale na tej wyspie. Sam mówiłeś, żeby założyć tu organizację pełnoprawną. Jest różnica. Nie będzie mi jakaś poziomka spiździchowa z wyspy. Zawiodłem dziś cię. Tak samo jak brata. Żegnaj. Zostań, nie skończyliśmy rozmowy. Nie skończyliśmy rozmowy, wracaj. Wiem, że chcesz iść spać, ale masz wrócić tam. Albo to nie jest koniec. Chcesz spać. Wracasz na rozmowę, albo kończymy. Ja jestem w stanie to zrozumieć, ale nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego nie szukałeś innego rozwiązania. Nie wiedziałem, co robić. Wypiłem alkohol. Dzisiaj na imprezie. Nie wiedziałem, co mam robić, Grandy. Nie wiedziałem, co jest dobre dla nas. Wiedziałem tylko jedno. Że nie zrobię ci krzywdy nigdy w życiu. A teraz, Grandy? Czyli, jeśli kazałbyś strzelić, to co byś zrobił? Nie strzeliłbym. Strzeliłbym w niego. I to jest jakaś okoliczność łagodząca. Nie jest wcale, Grandy. I to mnie może trzymać jeszcze przy życiu. Grandy, nie jest. Grandy. Myślę, że jest. My rozmawialiśmy długo. Co ci powiedział? Ja nie mówię nie. Ale to wszystko... Wszystko musi mieć ręce i nogi. My możemy współpracować. Ale... Nie możemy, Felipe, sobie też... wejść na głowę. Ja nie wiem, czego on będzie wymagał. My możemy działać, możemy współpracować. On może... Jako, że to jest jego miasto i on tu działa. On może nam... zezwolić na działania. Jak trzeba będzie... Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba. Rozumiesz? Tak. Ja nie znam szczegółów. Ja nie znam szczegółów, nie wiem jak to ma wyglądać. On jest cały w skowronkach, ucieszony. Że my tu będziemy odpowiadać. Ja będę łącznikiem, my tu będziemy wszystkich trzymać. Ale wciąż czy to nie ma jakiegoś podwójnego dna? Ja wiem, że Pola powiedziała, że jesteśmy najbardziej zaufani dla niej, że życie by oddała. Bardzo mnie to ucieszyło, że ona wciąż pamięta o relacjach rodzinnych. Wciąż. Nie zawiodłem się na niej. To jest właśnie rodzina. Jemu to zaimponowało. On nie wie, co to chyba by jest tak do końca. On jest Mokotów. No... On się wywodzi z Mokotowa. Jak z Mokotowa? Oczywiście, to nie z tego Mokotowa. Z Mokotowa innego, ja wiem co to był za Mokotów. Byłem tam lata temu. Nie wiem, czy ja z nimi walczyłem, czy ja byłem u ich boku.
Mam słabą pamięć, Felipe. Ale to był stan Lakeside. Ja byłem tam pachołkiem w mafii. Pseudo no, mafii. Tam nie ma mafii. Ale to była gruba tego sytuacja. Byłem członkiem. Ale nie wiem. Nie wiem, czy my byliśmy jako Mokotów. Nie, my nie byliśmy jako Mokotów. Oni byli Mokotów, my byliśmy jako organizacja jakaś inna, tak mi się wydaje. Ale pamiętam dobrze, że to jest zupełnie inny Mokotów. Wiesz, o co mi chodzi? To był taki top class Mokotów. Tam się działo. Tam, chłopie, to co się działo, to ty nie pamiętasz tamtych czasów. Byłeś w Mokotowie? Nie, mówię ci. Ja byłem w organizacji innej. Oni byli. Ja byłem Pruszków. Coś takiego. A oni byli Mokotów. Rędy. Tak. Przepraszam cię. Wrócimy do tego, będziemy o tym rozmawiać. Powiedzmy, że. Jesteś w stanie rozumieć też. Doskonale cię rozumiem. Żałuję. Nie wiem, ja co wierzę powinienem w to. Zrobić w to. Ja wierzyłem w dobre intencje. Sam sprowadziłem cię tutaj na spotkanie, bo wiedziałem, że bez ciebie to nie ma sensu, nie ma racji bytu. Chciałem cię w to wdrożyć. Ale wiesz, co ja poczułem? Co poczułeś? Złamało mnie to w środku, w pół. W ułamku sekundy. Mnie też, Grande. Mnie też. Nie zależało mi na życiu. Nie zależało mi na niczym. Przeszło mi przez myśl, żeby rzucić się na ciebie. Pola w ostatnim momencie wkroczyła między nas i osłoniła mnie swoim ciałem. Dlatego wiedziałem w tym momencie, że rodzina to rodzina. Grady, myślałeś, że mogę do ciebie strzelić? Nie wiedziałem, co się dzieje. To była taka szybka sytuacja. Zagubiłem się całkowicie. Przez chwilę myślałem, że już jesteś z nim. A teraz zmusicie mnie do tego, aby być z wami. Albo do tego, abym zginął. Można na chwilę? Mhm. Jeszcze rozmawiacie, tak? Mhm. Dobra, to nie przeszkadzam. Posłuchaj, znasz warunki? Mniej więcej. Opowiadaj. Aha, chciałbym ci dodać, jak byłem z nim na rozmowie, dostał telefon od kogoś od siebie. Killer postrzelił Heidi na międzymiastowej. Ale wyjaśniony to jest podobno. Podobno. No dobra. Zaproponował, kojarzysz sytuację, w której wszyscy zbierają liście kokainy, ale nikt nie wie, jak to przerobić. Za młodu mnie zbierałem liście. Do książki. Tak. I je suszyłem. No to my możemy taką książkę dostać. I rozprowadzać to dalej na miasto. Kto ma do tych liści dostęp? Do liści wszyscy. Do książki nikt. Czyli będziemy jedyną osobą, która ma książkę? Tak. I będziemy rozdawać liście? Tak. Wysuszone. Tylko my? Tak. Czyli dobrze mówił, że my tu będziemy rozdawać karty. W końcu! Całe życie na to nic nie robiłem. Znaczy, całe życie o to walczyłem. Kurwa, no nie można było tego inaczej. Może on chciał sprawdzić. Chciał sprawdzić mnie. Imię proszę też. Na sekundkę. Hmm? Ja tylko na chwilę tutaj pozwolicie, że ja was zostawię z Iwanem, bo ja muszę z Polą podjechać do salonu, bo mam klienta, dobra? Jasne. Iwan wam wszystko pokaże, co jest dla was najważniejsze. Zobaczymy się jeszcze, bo muszę jedną kwestię przegadać, tą szczegół wczorajszego. Tak, spokojnie, ogarniemy to. Dobra. Iwan się tym zajmie zresztą, także na spokojnie. Ale jeszcze mi serce bije, wiesz? Trochę jeszcze mętego. Wyluzuj, naprawdę. Hmm? I przede wszystkim jedna rzecz. Jak już tu stoicie we dwójkę.
Nigdy nie kazałbym twojemu bratu do ciebie strzelić, zapamiętaj. Mhm. I Felipe wiedział, że nie każe mu tego zrobić. Bo prędzej strzeliłby do mnie. Nie bałeś się? Ja? Mhm. Ja się niczego nie boję. Nawet śmierć. Szanuj życie, kasztanie. Ale bym powiedział co? Felipe, dobrze powiedział? Dobrze powiedział?